Dla mnie najważniejszy jest w życiu spokój. Spokój ducha, spokój umysłu, spokój ciała. Nie mogę sobie pozwolić na takie sceny. Nie toleruję czegoś takiego, że ktoś ma gorsze dni i wyżywa się na innych. Ja też teraz i od wczoraj miałem okropną noc. Wziąłem jakaś jelitówka czy coś, przesiedziałem i z miską przy głowie leciało mi z dwóch, trzech dziur naraz i z nosa. Od jakiejś drugiej w nocy, bo do tej robiłem YouTube, od jakiejś drugiej w nocy do ósmej, nie wiem, z 6 godzin, daj spokój i żygałem i to i tamto i czuję się ohydnie, paskudnie w ogóle. Źle mi, wszystko mnie boli, chyba się odwodniłem trochę, w głowie się kręci i nie szukam sobie ofiary, żeby się na niej wyżyć, bo mi jest źle, to ja komuś pocisnę, nie? To ja będę dla kogoś zły, bo mi jest źle. No nie, ja, słuchaj, ja nie jestem idealny, ale noszę w sercu wielką sprawiedliwość i odcinam się, rozumiesz? Odcinam się od takich zachowań. To są toksyczne zachowania i ja nie będę tego tolerował. Mówię ci o tym dlatego, że mi na tobie zależy. Bardzo mi zależy na tobie, bo tak, no, znamy już się kawał czasu i jakby mi nie zależało na tobie, to po prostu bym powiedział, weź, spadaj na drzewo czy gdzieś tam i nie chcę cię znać. Ale ja chcę cię znać i nie chcę, żebyś spadała na drzewo ani nigdzie indziej, bo w głębi serca, w głębi duszy uwielbiam cię i chcę ci to wybaczyć. Chcę ci to wybaczyć i chcę ci powiedzieć, żebyś więcej tak nie robiła, bo mi jest źle wtedy, smutno i przykro. A ja nie chcę tak się czuć. Wiem, że masz w sobie cudowne pokłady energii i ja czuję tą energię od ciebie. Wtedy, kiedy jesteś taka wspaniała i kochana, czuć to w napisach na klawiaturze, na telefonie, z pisania odczuwam innych ludzi bardzo mocno i czuję to od ciebie. I nie chcę, żeby coś takiego wpłynęło na naszą znajomość. Nie, nienawidzę tego, jak tak się rzucasz i ten. Ja rozumiem, że miałeś swoją przeszłość i dał ci w kość, no bo życie z alkoholikiem, narkomanem i tak dalej, rajzerem, to nie jest życie. Ja to wszystko rozumiem. Ja to wszystko rozumiem. Bardzo mi przykro, że musiałeś przez to przechodzić. Ale nie możesz teraz tego wylewać na innych ludzi, a ostatnio wylałaś to na mnie, wylałaś na mnie swoją złość. Jesteśmy przyjaciółmi. Nie wylewaj na mnie tych brudów, tylko dziel się nimi, a ja ci będę pomagał, bo cię kocham, przyjacielu, i chcę, żeby ci było dobrze. Chcę się z tobą dalej zadawać, dlatego ci mówię o tym, co mnie boli, żebyś postarała się to zmienić. Nie każę ci zmieniać siebie, całego twojego życia. Ale bardzo bym chciał, żeby to się więcej nie powtórzyło. Jeśli zechcesz, mogę ci nagadać trochę na ten temat. Znam się na tym, widziałem to nieraz. Nie poczujesz się lepiej przez to, że wyżyjesz się na innym. To tylko pomoże ci na chwilę, później będziesz czuła się jeszcze gorzej. A ja nie chcę, żebyś czuła się jeszcze gorzej. Ja chcę, żebyś czuła się jeszcze lepiej. Jesteś kimś szczególnym w moim życiu. Dlatego ci to wszystko mówię. Bo nie chcę, żeby to się rozjebało. Chcę, żeby to się jeszcze mocniej zawiązało. Także mówię ci, no ja też się czuję okropnie, bardzo i nie jestem nieuprzejmy dla innych. Bo tak nie wolno. Mam nadzieję, że zrozumiesz tą wiadomość właściwie, tak jak chcę, żeby była zrozumiana. Pamiętaj, że jestem po to, żeby ci pomagać. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.